Tak, grałem przez najlepszy rok w historii gier wideo. No chyba się ze mną nie będziecie kłócić, bo przecież wyszedł Metal Gear Solid, Half-Life, Ocarina of Time, Fallout 2, Resident Evil 2. No i oczywiście StarCraft! Nie słuchajcie typa, totalne bzdury, farmazony. Do zobaczenia w innej linii czasowej. Wow, Halo Combat Evolution. To chyba najlepsza strzelanka, w jaką grałem. GTA 3 wyszła w tym roku, Super Smash Bros. Metal Gear Solid 2 wyszły. Devil May Cry, no i oczywiście mój ukochany Final Fantasy. To był zdecydowanie najlepszy rok. Wow! Co za frajer! Bzdury gada, pierdolić 3 po 3. Rok 2011 jest fantastyczny. Skyrim, Dark Souls, Batman, Dead Space. Mało tego, Wiedźmin 2? Boże, jaka to... Ty, tabletka się nie chce stopić. O, no, lepiej. To nie jest najlepszy rok, Boże! Yeah, baby! Oh, yeah. Oh, la la! Witajcie, koledzy i koleżanko. Czas, abyśmy omówili rok 2023. Ja nazywam ten rok rokiem kontrastów, bo mieliśmy wzloty i upadki, które oczywiście zaraz omówię. Ale mój rok był bardzo specjalny, bo wydarzyło się coś magicznego, niesamowitego, wspaniałego. Jest to prawdopodobnie najważniejszy moment każdego mężczyzny, a mowa tutaj o Baldur's Gate 3. Wydawało mi się, że nic nie jest w stanie stopować Disco Elysium. No i oczywiście mojego ulubieńca Bloodborne'a. No właśnie, no bo Baldur's Gate chyba jest moją ulubioną grą w ogóle wszechczasów, stał się moim topem, jestem po prostu zafascynowany i zakochany w tej grze. Jak na razie emocje moje nie opadły. Jest to zdecydowanie gra roku, bez dwóch zdań. Zanim to wszystko podsumuję, porozmawiajmy o tym, co mnie ominęło. Bo ominął mnie Final Fantasy XVI, bo nie posiadam PlayStation 5. No i oczywiście największy ekskluzyw tego roku na Playaka 5, czyli Spider-Man 2. Wygląda zachęcająco, wygląda jakby bujanie się na linię i podróżowanie po świecie było uraz bardziej urozmaicone, ciekawsze, udoskonalone, ale też wygląda jakby gra była... pełna politycznej propagandy. Może wiecie, że ja nie lubię, kiedy w gry, w rozrywkę ktoś mi coś próbuje mnie pouczać, nie? I czegoś mnie próbuje nauczyć, a takiego na siłę. Nie udało mi się również zagrać w nowego Assassin's Creed'a, a wygląda jakby taki trochę powrót do korzeni, tak reklamują, może będzie niezły. Jedna z moich ulubionych strategii doczekała się części kolejnej, a mówimy tu o Company of Heroes 3. No też nie zagrałem, niestety jeszcze nie miałem okazji, ale na pewno w to jeszcze zagram, wygląda fascynująco. Niedawno usłyszałem o grze Pizza Tower. Wygląda tak sobie, ale ponoć jest gameplayowo świetna. Więc no, nie miałem okazji spróbować właśnie tych tytułów. Dało mi się ukończyć ponad 60 gier. Dało mi się zagrać w ponad 200 tytułów. Był to bardzo produktywny rok, w szczególności na YouTubie. Dla mnie również to był jeden z najlepszych roków kolekcjonerskich, bo wpadły ogromne, straszne grubasy. Możecie obejrzeć je oczywiście na moich zakupach. Za kilka miesięcy kanał będzie miał 2 lata, a nam zaraz uda się wbić 6000 subów. Jesteście niesamowici, że tutaj przychodzicie, jesteście niesamowici, że oglądacie moje cringe'owe filmiki, jesteście niesamowici, że znosicie te dziwne poczucie humoru. I dla mnie ten rok będzie tak udany, dzięki wam.
Dziękuję wam bardzo, udało wam się naprawdę, naprawdę polepszyć jakość mojego życia. Czuję się naprawdę spełniony, czuję się naprawdę dobrze. Właśnie dzięki wam, że oglądacie mnie. Dziękuję wam, jesteście cudowni. Zrobiłem około 100 filmików w tym roku i udało mi się zarobić ponad 10 tysięcy koron właśnie z reklam na YouTubie, no i jakichś tam donacji. To jest niesamowity wynik, jako hobby, jako zajęcie na boku, tyle pieniądzów zarobić, to jest kurczę z 5 tysięcy złotych. Mówię wam, kurwa, bogactwo! Osrane dupy macie, tak? Ale myślę, że wszyscy chcecie posłuchać o grach, więc zacznijmy może od samych konsol. Jak konsole wypadły w moich oczach, w moim mniemaniu w tym roku? Zacznijmy od Nintendo. Nintendo w tym roku wydało fantastyczne gry, fajne gry indie, ale to jest pierwszy rok, gdzie naprawdę czuję, że Nintendo jest przestarzałe. Wiele portów zamula, są problemy z grafiką, jest naprawdę, naprawdę widoczny i ogromnie odczuwalny ten downgrade graficzny, co wydaje mi się, że chyba nadszedł czas na to, aby wyszedł jakiś Switch 2. Nawet teraz gram w Gothica, w starą grę z PC, przecież ona powinna śmigać jak marzenie, a naprawdę działa okropnie na tym Switchu. Ale gry sprzedają się dobrze, więc nie wydaje mi się, aby Nintendo ryzykowało nową konsolą i będą ją doić tego Switcha, aż naprawdę go wydoją do końca i wtedy zrobią dwójkę. Dla firmy Nintendo rok ten zdecydowanie był dobry, jeżeli chodzi, wiecie, o sprzedaż gier. Natomiast dla nas, dla użytkowników, no nie wiem, był taki sobie. Ja w ogóle uciekłem w tym roku do emulacji i wolę emulować sobie gry na Switchu, niż grać po prostu na Switchu, bo na emulatorze mam zawsze 60 klatek i mam zawsze ładną rozdzielczość, nigdy nic nie zamula. O-o... Microsoft jak na bogacza przystało, ciągle wykupuje nowe to tytuły. Dobrze dla nich, nie wiem czy to dobrze dla nas, dla graczy. Konsola Xboxa w ogóle mnie nie interesuje, natomiast bardzo, ale to bardzo podoba mi się usługa Game Pass. I w tym roku na Game Passie naprawdę wiele tytułów podeszło mi i mi się podobało. Dostaliśmy Hi-Fi Rush, bardzo ciekawy koncept, beat temat, to takie jak reakcji na walanki Devil May Cry, do bitu. Super! Udało mi się również ukończyć Gearsy Remake, Gearsy 4 i Gearsy 5, co było super, ale 5 mi się po prostu nie spodobała. Ale w Game Passie, wiecie nie, zaklepniaki, super. Jedna z najlepszych skradanek, trylogia Hitmana została ukończona przeze mnie. Zagrywałem się ze smaczkiem. Absolutny hit, masterpiece, niesamowita gra. Zagrajcie, jeżeli macie Game Passa, jak najszybciej włączcie sobie. Udało mi się również zagrać w jakieś samochody. Wiecie, ja nie gram za bardzo w samochodowe gry, raczej to mnie nudzi. No ale Forza 5 była spoko, naprawdę była dobrą grą. Jeszcze mam zamiar wrócić do 4, bo ja nie grałem nigdy w Forza, to było moje pierwsze w ogóle starcie. Świetne gry, naprawdę, naprawdę dobre. Jak widzicie, Game Passa wychwalam, jestem na tak, natomiast nie podoba mi się, że tak wiecie, nie? Że to jest usługa i że te gry znikają. Nie wiem, jaka jest przyszłość Game Passa, ale Xboxowi jak na razie wróżę świetlaną przyszłość. Natomiast największym zawodem nadal jest dla mnie Sony. Ja jestem ogromnym fanem Sony, bo posiadam około 2000 gier od tej firmy. Ponad 2000 gier. Większość mojej kolekcji to Playak 1, 2, 3, 4. Panie, ja kocham Sony, więc nie myślcie, że jestem jakimś tutaj fanboyem Xboxa. Ja po prostu uważam, że ta generacja PlayStation 5 nie spełnia moich oczekiwań. A chodzi tu o ekskluzyw. Nie interesuje mnie rozdzielczość, poligony, interesują mnie gry. A Sony wydała tak naprawdę jeden ekskluzyw w tym roku, Spider-Mana 2. Dlatego jeszcze nie kupiłem Playaka 5, bo po prostu uważam, że jest to niewarte. Ale mało tego, no bo przecież Sony zaczął wychodzić na peceta, więc ograłem Ratchet & Clank'a Rift Apart, który jest super grą, świetnym kolektokonem, naprawdę dobrze się w to gra i świetnie ta gra wygląda. Ale najlepszą grą z Sony z tego roku, w którą ja zagrałem, było The Last of Us Remake. U mnie na kompie działał bez zarzutów, zero gliczy, świetna grafika, niesamowicie się odwiedziło ten świat po raz kolejny po latach, bo ostatni raz to naprawdę grałem lata temu w to. The Last of Us jest dalej świetny, serial też był w tym roku, super serial, nie no w ogóle, to propsy. Ale jeżeli chodzi o samą konsolę, czy o samą firmę, to bardziej teraz się skupiałem na robieniu jakichś sprzętu, jak VR, czy jakiś PlayStation Portable, niż wydawanie gier. A ja, wiecie, zbieram gry, gram w gry i tylko interesują mnie gry. Mam w dupie technologię, konsole i gadżety. Ja gram w gry i lubię gry. I w dziedzinie gier Sony ostatnio mnie po prostu zawodzi. No, za mało ekskluzywów, za mało te gry jakoś do mnie przemawiają. Nie są to gry dla mnie. Mało i jakoś tak
tylko dwójki, remake'i, gdzie są nowe IP? Ja chcę zobaczyć nowe pomysły od Sony, który zawsze właśnie pod tym względem błyszczał. A teraz blady. I o co chodzi Sony z tymi gębami? Wszystkie kobiety są brzydkie, Boże. Wreszcie porozmawiajmy o grach. Rok kontrastów. Już wam opowiadam dlaczego. Z jednej strony wychodzi jedna z najlepszych platformówek wszechczasów. Ubóstwiam tą grę i uważam, że jest fenomenalna. Mario Wonder. Tylko po to, żeby miesiąc później zagrać w Mario RPG, który był... taki sobie. Kontrast, no. Niby mamy zajebiście, a zaraz tak sobie. Również ograłem Diablo Resurrected. Dwójeczka, moja ulubiona część, fantastyczna gra. Zagrałem w nią na Switchu, gdzie była tak sobie wyglądająca, ale oczywiście ukończyłem barbarzyńcą. A potem jeszcze kupiłem drugi raz tą grę, szaleniec, na PC i zagrałem Necromantą. Fu, ale na PC to jest... Niesamowicie ta gra wygląda. Ja nie jestem hardkorowym diablowcem, online nie gram, tylko single player, byłem mega zadowolony. Do dzisiaj włączam tą grę. A miesiąc później zagrałem w Diablo 4, która była okropna. Była naprawdę, naprawdę okropna. I choć single player w tej grze jest całkiem okej, tak można go sobie tam przebrnąć, wiecie, to wszystko poza tym single playerem naprawdę, naprawdę jest po prostu nudne. A wbiłem i tak ze 100 godzin. Boże. Vampire Survival, jedna z najlepszych w ogóle, jedyna taka w swoim rodzaju gra. Fajne doświadczenie, ale okazuje się, że The Halls of Torment bardziej mi się podoba, tak jakoś graficznie, estetycznie i do tego, że mamy podnoszenie itemów. Jaka to była niesamowita gra. Bardziej mi się podoba niż Vampire Survivor. Uważam, że jest tą udoskonaloną wersją, która mniej skupia się tak jakby na hazardzie, a bardziej się skupia tak jakby na takim typowym graniu. No a z drugiej strony wyszło od groma Podrób, które no niestety takie sobie. Udało mi się ukończyć grę Wedding Waifu. Ma bardzo ciekawy system, w którym to podczas levelowania wybieramy, który element z urody naszej przyszłej żony będzie się powiększał. Oczywiście jest to bardzo dobra gra, dałbym jej 10 na 10 i no świetna, jeżeli chodzi o te spin-offy. Również dobrym spin-offem była gra pod tytułem Beautiful Mystic Waifu. Też jest niezła, nie jest tak dobra jak Hitler's Waifu, który jest oczywiście taką strzelanką, ale Beautiful Mystic Waifu jest też niezła. Moim faworytem będzie Wedding Waifu, to chciałem chyba powiedzieć. Zagrałem też w gry retro, udało mi się ukończyć Halo, super strzelanka, słyszałem tyle o tej grze, kiedyś gdzieś tam spróbowałem, ale jakoś no, nigdy się nie wczułem. Mam zamiar ukończyć wszystkie gry z serii Halo, no bo wiecie, lubię grać, lubię gadać o grach, lubię mieć wiedzę, więc muszę mieć to odhaczone. Odhaczone też chciałem zawsze mieć Chibi-Robo, który kosztuje tyle pieniądzów, udało mi się wreszcie zagrać i straszny kicz. Więc znowuż kontrasty, dobra retro, zła retro, o Jezus. A z dobrych retro to jeszcze skończyłem po raz 10, 20, nie wiem, Freedom Fighters, Boże, jak lubię tą grę. Zawsze do niej wracam, chyba co roku, tak jak Silent Hilla, którego też skończyłem w tym roku dwójeczkę, po raz kolejny. Każdym roku mamy od groma Souls lajków, w tym roku też nie zabrakło. Lords of Fallen, krap. Zagrałem w Mortal Shell, krap. Wulong też wyszedł na Game Passie, krap. Lies of P. No nie, no był spokojnie, nie był tak straszny jak te pozostałe. Chyba najlepiej grało mi się w Wulang, który ma połączenie trochę takiego slashera, gdzie się naprawdę wali te kombosy. Jest to taki Souls-like, ale taki powiem wam, że taki trochę oryginalny, z własną tożsamością. Jest okej. Okay. Trójwymiarowy najlepszy Souls-like to zdecydowanie Lies of P. Fajnie ta gra wygląda, estetycznie jest przepiękna, animacje są fajne, wrogowie są ciekawie zaprojektowani, nawet bossowie są nieźli, ale gra ta ma swoje problemy, które po prostu mi nie podeszły. Natomiast od From Software dostaliśmy Armor Core, który no nie jest Soulsem, jest czymś innym, ale podobało mi się doświadczenie. Było to na pewno coś nowego, dziwnego, innego. Natomiast zdecydowanym moim faworytem w tym roku jest The Last Fate. O kurczę, dwuwymiarowa Metroidvania, niemalże idealnie udało im się odwzorować świat Bloodborne'a w dwuwymiarowej pixel artowej grze. Na pewno rok 2023 zapamiętam jako rok remake'ów, bo też zaczęły się remake'i pojawiać w ogóle w Game Awards.
Uważam, że to nie powinno tak być. Remake'i nie powinny być nominowane do gier roku. Ale Resident Evil 4 Remake to jeden z najlepszych remake'ów wszechczasów. Zawsze uważałem, że druga część była faworytem, ale chyba czwórka jednak podoba mi się bardziej. Jest to niesamowicie satysfakcjonująca strzelanka, bo tak nie do końca survival horror. Oczywiście są elementy survival horrorowe. Nie no, jeżeli nie graliście, to zagrajcie. Również udało mi się ukończyć Dead Space na premierę. Cóż za remake. Odwzorowany idealnie, plus poprawione. Dorzucone są nowe elementy, które naprawdę były potrzebne w tej grze, a nawet się tego nie spodziewałem. Świetny, 10 na 10 masterpiece jest w Game Passie. Kurczę, muszę chyba przyjść jeszcze raz. Star Ocean wyszedł remake. Ma! Pisze piękny pomysł właśnie tego pixel starego arta, przerobić go na coś takiego nowego, świeżego, bardzo spektakularnie wyglądający i dla mnie wyszedł remake, na który w ogóle nie czekałem, którego w ogóle nie potrzebowałem, a bardzo mi się podobał i jest to Metroid Prime na Switcha. Jak ta gra dobrze wygląda i pokazuje, że da się zrobić grę na Switcha dobrze i ładnie. Cyberpunk 2077 doczekał się swojego remake'u Phantom Liberty. Bo tak na serio czułem się, jakbym grał w no, jakiś taki remake albo remaster gry sprzed paru lat. No ale była świetna i zwracam cały honor, jeżeli kiedykolwiek mówiłem, że Cyberpunk to zła gra. Teraz już zła gra to nie jest. Jest okej. Udało mi się skończyć 13, jedną z najbardziej kultowych strzelanek mojej generacji, kiedy to ja byłem nastolatkiem, uwielbiałem tę grę, no remake jest tragiczny i gra ta niestety, no nie trzyma się zbyt dobrze. Chyba jeden z najgorszych remake'ów to jest GTA Trylogia, niemalże to obraża fanów GTA, jak bardzo to spieprzyli, ale i tak grało mi się ekstra, bo lubię GTA. Rok 2023, tak jak większość roków ostatnich roków, niesamowite gry indie wyszły i pozwólcie, że tak w miarę szybko to przelecimy. Niesamowita gra Cocoon, w której przechodzimy ze światu do światów. Świetna, bardzo mi się podobała. Sea of Star, jeden z najlepszych JRPG-ów z niesamowitym pixelartem, fajną muzyką. Niestety brakowało mi w tej grze takiego po prostu zwykłego dubbingu. Prawdopodobnie najlepszy w tym roku. Udało mi się skończyć Cult of the Lamb. Przepiękna gra, fantastyczna, połączenie roguelike'a takiego jak Hades i Sima takiego jak Stardew Valley. Wyszło magnifique, świetnie się gra. Zdecydowanie najśmieszniejszy tytuł tego roku, Unmetal. Co za pomysł, gramy w Metal Gear w parodię. Super się bawiłem, świetna, śmieszna, ładna, z dobrą muzyką i świetnym dubbingiem. Jedna z najfajniejszych gier indie, która wcale nie jest grą indie, Dave the Diver. Nurkowanie, prowadzenie swojej farmy, mamy restaurację, robimy sushi, świetna gra. Walking Simulator poszedł w niepamięć. Climbing Simulator, Jusson, jest niesamowitą przygodą, niestety bardzo krótką, ale bawiłem się cudownie, polecam jak jeszcze nie próbowaliście. Myślałem, że boomer shootery już mi się znudziły, a tu Bolt Gun się pojawił i się okazuje, że jednak mi się nie znudziły. Chodzi tylko chyba o to, aby błyszczało oryginalnością, tak jak robi to Bolt Gun. Na Game Passie z nudów włączyłem Frostpunka, jestem w szoku, jedna z najlepszych strategii, w jakie grałem od lat i zdecydowanie zagrajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tunic się pojawił na Game Passie, jeden z najciekawszych omażów i hołdów do manuali, jaki kiedykolwiek doznałem, to jest, jesteście zobowiązani jako gracze włączyć tą grę i ją ukończyć, bez używania podpowiedzi. Gra, którą włączyłem z ciekawości, żeby zobaczyć co to jest, Tinikin, taki jakieś arty, takie sobie włączyłem, a to jest fantastyczny kolektokon. A jeżeli mówimy już o skakaniu, to bardzo dużo czasu, bo ponad 30 godzin wsadziłem w grę Only Up i nigdy nie udało mi się wejść na samą górę. A więc jak widzicie, było w bardzo fajnych, dużo pozytywnych gier, które wychwalam, w szczególności jeżeli chodzi o indie, ale ten rok też miał swoje zawody. Jest kilka pozycji, które no niestety się rozczarowałem. To nie znaczy, że to są złe gry, to znaczy, że mi się nie spodobały. Po prostu. Rozpocznijmy może od Zeldy, która niestety zawiodła mnie, jeżeli chodzi o mapę. Tak naprawdę cała gra była w porządku, w miarę mi się podobała. Gameplayowo było ok, ale niestety odwiedzanie tych samych lokacji, trochę zmienionych, oglądanie tych samych MP-ków, te same wyposażenie, które tylko tam zostało dodane, było to dla mnie niewystarczające, abym mógł się tak, wiecie, nacieszyć jak chciałem, więc było dla mnie po prostu zawodem. Ale chyba najbardziej zawiódł mnie w tym roku Alan Wake 2. Ja jestem mega fanem oryginalnego Alana. Jak tutaj przyjechałem do Szwecji,
to jedna z pierwszych konsol, jakie miałem, to był Xbox 360 i właśnie Alan Wake. Więc jak wiecie, to jest specjalny tytuł dla mnie. Niestety Alan Wake stracił swoją tożsamość, stał się ni to serialem, ni to grą, ni to survival horrorem, ni to walking simulatorem. Po prostu dla mnie bajzel, który mi się nie spodobał. Również zawiodłem się na Hogwarts Legacy, ukończony, tak, 90 godzin wsadzone razem z Natalią graliśmy i początek był świetny, ale gdzieś w tym wszystkim ta fabuła się zatraciła, gdzieś w tym wszystkim nie było takiego świetnego podsumowania i choć sam Hogwarts był zrobiony ładniej, te tereny, to wydaje mi się, że po prostu zabrakło dobrego reżysera. Z reklam wywnioskowałem, że Atomic Hearts będzie grą podobną do Bioshocka, a tak mało był podobny i był raczej słabiutki, więc się zawiodłem. Również zawiodłem się Bramble, myślałem, że będzie o wiele bardziej, no nie wiem, klimaciarska, że będzie straszniejsza, a była, no, taka sobie. Nie powiedziałbym, że zawiodłem się Gollumem, bo chyba myślałem, że będzie zły, ale nie myślałem, że będzie tak zły. Wow, to był krap tego roku. Straszna. Również do tej kategorii wstawię Starfielda, bo liczyłem na to, że będzie przynajmniej tak dobra jak Skyrim, jak nie lepsza i że spędzę przy niej setki godzin, a tylko skończyłem ją jak najszybciej się dało i odstawiłem i o niej zapomniałem, więc jest to zawód. Oczekiwania były ogromne, a dostałem taką sobie grę. Również spróbowałem grę Forspoken. Straszna, nie grajcie w to. Ma swoje czarujące momenty, ale ogólnie jest tragiczna. Gra nie z tego roku, ale zagrałem również w Returnal i myślałem, że to będzie coś innego, a była to niestety gra roguelike i no, taka szybka strzelanka. Jakoś nie przemówiło to do mnie, aczkolwiek historia i ten setting, ten świat, to wszystko było ciekawe, ale gameplayowo po prostu się znudziłem. Również zawiodłem się na grze Robocop. No nie była to taka gra, jakbym sobie wymarzył. Nie, no żartuję, podobała mi się, była w ogóle superancka i była zaskoczeniem dla mnie tego roku. To jest zaskoczenie mojego roku, pozycja numer jeden. Spodziewałem się mega krapa, włączyłem ją dla Becky, pierwszą godzinę się z niej śmiałem, a potem coraz bardziej zacząłem widzieć, że ej, to jest fantastyczna gra. I mi się podobała. Więc jak widzicie, było wiele pozytywów, było trochę negatywów, a może porozmawiajmy o tym, co nadciąga, czyli co oczekuję z przyszłego roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się dobić do 10 tysięcy subów, to byłoby naprawdę coś. A jeżeli chodzi o same gry, to przecież Dragon's Dogma zaraz się pojawia, to chyba jest najbardziej oczekiwana gra przeze mnie. Nie zapominajmy też o Stalkerze 2, na którego już czekamy lata i jeżeli to się nie uda, to będę bardzo, bardzo rozczarowany, bo Stalkera kocham. Hollow Knight, Silkson, kurczę, panie i panowie, ile to już my czekamy? Jesteśmy już, kurczę, na tak jakby na krawędzi naszych siedzeń, że zaraz spadniemy. Gdzie jest moje Silkson? Mam nadzieję, że w tym roku, znaczy w przyszłym roku, znaczy w 2024, że zobaczymy wreszcie tego Silksona. Pierwszy raz od dawna widzę na horyzoncie gry z Gwiezdnych Wojen, które jestem zainteresowany, bo powiem wam, że wygląda ciekawie. Może coś z tego będzie. Największy hype i gra roku 2025 to oczywiście GTA 6. Szkoda, że wychodzi dopiero tak daleko stąd, że musimy tyle czasu czekać na to GTA. No oczywiście czekam, tak. Może będziemy mieli pierwszy raz w historii tak, że gra wyjdzie wcześniej? Nie, no nie. Udany to był rok, podobał mi się, był fajny, w szczególności jeżeli chodzi o YouTube'a. Tutaj chyba się bawiłem najbardziej. Gier było dużo fajnych, ale YouTube był tutaj na pierwszym planie, jeżeli chodzi o moje szczęście. Naprawdę, naprawdę dużo miłości od was dostałem. Nie spodziewałem się aż tak dużego, no może nie wybuchłem, nie jestem viral, ale w mojej głowie, w moim świecie naprawdę, naprawdę stałem się takim, kurczę, popularny, ale fajnie, co? A przede wszystkim nie spodziewałem się tego, że tak wielu z was będzie kumać te poczucie humoru i że będziemy mieli kolegami, że będziemy się śmiali razem z czegoś. Kurczę, niesamowicie to jest. Natalia! Chodź, powiedz coś. Ej, no to dopiero wstałam i ten, jestem nieogarnięta, ale cieszę się, że jesteś. Dzięki. W tle? Wysyłam całą łaskę. No, no to dzięki. A właśnie dzisiaj już zacznę robić ten game room, nie? Porozmawiamy o game roomie na koniec roku. Trzymajcie się cieplutko, napiszcie mi w komentarzach, jak wyglądał wasz rok. Ciao!